Stasiek. Jest to po prostu szok. Człowiek nie wie, co zrobić w takiej sytuacji, nie wie, co powiedzieć, jak pomóc. Mamo? Dagmara zjawia się w życiu Jaśka po pewnym czasie, no i niestety znowu potrzebuje pomocy. Pobiegła tam, gdzie wiedziała, że tą pomoc dostanie, bezinteresownie. Gdzie wie, że zawsze może na tych ludzi liczyć. Nie mogę pójść na policję. Musisz to zrobić. Państwo widzą, jak jest. To jest nieciekawy moment w jej życiu. Myślę, że są takie punkty wspólne w związkach przemocowych i wśród nich jest z pewnością jakieś takie współuzależnienie od siebie. Na pewno jest tutaj dużo manipulacji ze strony Igora. Powiedział mi, że prędzej mnie zabije, niż pozwoli mi odejść. Jest to sytuacja patowa. Dagmara nie potrafi się wyzwolić z tego związku, jest zależna od męża i przede wszystkim po tylu latach boi się sama stanąć na nogi. Ten bydlak znowu ją uderzył. Tym razem mu nie daruję. Jasiek, proszę cię, nie mieszaj się do tego. Pojawia się jakiś strach, gniew, bezradność, bezsilność. To już jest dla niego za dużo. Zostawiłem ją z tym cholernym bydlakiem, a sam dałem nogę. Egoista ze mnie. Jasiek czuje w sobie takie poczucie winy. Próbuje ochronić mamę, przeciwstawić się ojcu i to zawsze są dla takiego młodego mężczyzny trudne momenty. Czemu pozwalasz, żeby on ci to robił? Jasiek! Basia i Jasiek są teraz w trudnym okresie życia, ponieważ zdają matury. To czas na podjęcie kluczowych decyzji, co chcemy później robić, więc w głowie Jaśka jest dużo takich bieżących tematów. Dodatkowo właśnie tu nachodzą te tematy związane z rodziną. No, ma chłopak dużo na głowie po prostu. Wystąpisz o rozwód. To nie takie proste. Nie wiem, czy sobie poradzę. Odkładam studia. Muszę znaleźć dobrze płatną robotę, żeby utrzymać matkę, siebie. Wplątywanie za każdym razem Jaśka w tą sytuację nie jest dobre dla niego. To nie jest wzorzec, który Dagmara chciałaby mu przekazać, że syn poświęci się dla niej, bo on już jest dorosły i na pewno chciałaby, żeby ułożył sobie szczęśliwe życie. Dla ciebie byłoby lepiej, gdybyś znalazł sobie jakiegoś normalnego gościa. Myślę, że Basia po części rozumie Jaśka. Bardzo cierpi. Jest to sytuacja nie do pomyślenia. Jasiek boi się, że może w przyszłości skrzywdzić Basię, że może stać się jak ojciec. Podejmuje decyzję, która jest dla niego bardzo trudna, żeby się zaopiekować mamą, żeby być tą podporą tych resztek emocji, które można nazwać rodzinnym domem. Dzięki relacji z całą rodziną z Duńskich Jasiek czuje ogromne wsparcie. Dzięki nim nie jest w tym sam. Nie warto podejmować pochopnych decyzji. Ale moja mama... Twoja mama jest tutaj. Dagmara jako matka wskoczyłaby w ogień za swoim synem. Ja bardzo jej kibicuję, żeby potrafiła wreszcie stanowczo powiedzieć nie. Prędzej mnie zabije, niż pozwoli mi odejść. Igor to jest facet, który nie przegrywa. Dagmara! Zostań. Nie chcę jej dać rozwodu, chociażby dlatego, że żywi się tym i jeżeli się czuje jakąś władzę taką, nawet jeżeli się kocha, ale jest to toksyczna miłość, no to jest bardzo niebezpieczne, nie? No i co? Mówiłem ci, że cię załatwię, rozumiesz? Ja już nie mam nic do stracenia.